56. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. I wiecie co? Weźmiemy sobie od razu już tą wysepkę jako pierwszą w kolejności, bo widzę, że tutaj się aż prosi, żeby ją zeksplorować. Misteriosa! A pamiętamy te ruiny z demówki Assassin's Creed 4. A więc na Misteriosę! Śpiewajcie sobie, chłopaki. Daję wam swobodną wolę do tego. Więc śpiewajcie ile chcecie. Nagrywam sobie to teraz, tak, nie wiem, jako zapasowy odcinek, nie wiem, może nagram kilka zapasowych odcinków, żebyście wiecie. Ło, w dupę, zaraz walniemy. Albo i nie. Wiecie, musiałem się tak profesjonalnie zatrzymać, bo inaczej bym to zawalił. Ale jaka mgła jest, no cholerę. Dobra, śpiewajcie sobie spokojnie. My zaraz się zatrzymamy. Chcę zbierać tą skrzynkę. Zabrać z tym ammo, czy tam cokolwiek było. Hopo. Dobrze, zaśpiewali porządnie. Dobra, zatrzymujemy się na Misteriosie. To jest dokładnie ta sama wysepka, te same ruiny z demówki Assassin's Creed 4 Black Flag. Misteriosa z Telemajów. O, to się zbierze. Misteriosa jest już dostępna. To świetnie. To żeś mnie zadowolił tą wiadomością, animusie drogi. O, tu mamy już butle z listem. Na dzień dobry. Nawet nie poszedłem synchronizować punktu, tylko od razu wziąłem się za to. I co tam mamy? Ale świetnie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że podbiłem już wszystkie forty. Jak już widać na mapie, całe Karaiby już są podbite przeze mnie. Sorki, że tak zamilkłem. Ale wiecie, oddech trzeba było wziąć. O, tu mamy fragmencik danych Animusa. Skrzyneczkę. A gdzie ten fragment? O, musi być pewnie wysoko gdzieś stąd. Dobra, wspinaj się po tym. Bo wiesz, nikt za ciebie się tam nie wespnie. Jakoś dzisiaj dużo FPS-ów mam. To chyba dobrze w sumie. Przynajmniej jakoś to będzie chodziło. Trzeba skoczyć. Jumpa wiary. Jest. Okej, mamy 47 kafli. Jeżeli teraz chodzi o to, to ja się nie będę miał nawet zamiaru tepać. Teraz to ja będę jechał równo. Każdy statek pokonujemy. Oprócz oczywiście jeszcze tych okrętów legendarnych, bo jesteśmy za słabi. Okej, teraz trzeba ocalić piratów. Więc nie ma sprawy. Nawet przydadzą nam się ci piraci. Co ty robisz? Tu masz wskoczyć. O, proszę. Jest. No tam mi nie wskoczysz. Kurde, nie denerwujcie mnie. O, Edward, dobrze postąpiłeś. O, załóż kapturek. Wiesz, kapturek to postawa. Daj sobie tutaj strzałki, wiecie, berserkera. Tutaj trzeba ich jechać, naprawdę. Dobra, idzie kolega. Idzie kolega z teamu. Jep. Raz dostanie takiego szału, że teraz zacznie każdego atakować wokoło. O, pięknie! Zabił strzelca. Drugiego też zabił. A teraz możemy mu headshota strzelić. Kolega się tutaj... Poszedł strzał. Okej, bierzemy nasz kuferek i ratujmy piratów. Jep, jesteście wolni. Dobra. Teraz bierzemy się za stelę majów. Jep. O kurde, ale fajne odświeżanie. Czemu my mamy tu jakiś krzyż, jeśli mogę wiedzieć?
Okej, okay. Chyba dobrze robimy, nie? No zrób się tak jak trzeba. O. Nie wiem, jakoś to musiałem dobrze wkleić. Dziwnie było. O, przy okazji mi jeszcze odświeżyło mapę skarbów. A to chwileczkę. Najpierw to ja bym sobie odświeżył właśnie ten punkt cały widokowy, żebym nie musiał już się męczyć z tym. Mamy już niedaleko wprost. O, kolejne ocalanie piratów. No widzę, że Misteriosa jest jedna z tych większych miejsc, które nam funduje trochę tutaj grania i zabawy. Więc tutaj jest o tyle dobrze właśnie. Nie doskoczę, lipa. Coś się zaraz wykombinuje. Albo i nie. No, troszeczkę lipnie, powiem wam. Myślałem, że będzie jakoś to lepiej. A, ale możemy zawsze tak to zrobić. O, proszę bardzo. O, Igites, majonez. Okej, okay, dobra. Mamy nasze skrzynki, ale one są chyba pod spodem. Dlatego tu mamy właśnie teraz synchronizację. Pięknie, nasza mapka się synchronizuje. Teren Misteriosy. No i Igites. I teraz do wody! Ale jump. Dobra, spokojnie, zaraz to wszystko zrobimy. Nie wszystko naraz. Wszystko. Co się tu dzieje? Jak jesteśmy pod ostrzałem? Jeszcze co? No kurde, już skocz do wody wysokości 45 metrów. O, jak miło. Dobra, tu, ma nasze, tu mamy nasze skrzyneczki. Pięknie. Jeszcze weźmiemy sobie mapkę skarbów. Gdzieś tu też sobie leży. Gdzie to jest? Gdzie ta mapa? Też się dziwię, nie? Gdzie ta mapa jest? Lol. Tu nic nie ma. Nie ma tu nawet jak się wspiąć. Kijowo. Powiem tyle. No i trzeba będzie się jeszcze raz na nowo tam wspinać. Ale to chwileczkę. Jeszcze weźmy tą... ten kamień majów. Żebyśmy mieli to z głowy. Dobra, wykopuj to swoim najlepszym mieczem. Mhm, kamień majów. Dziękuję. Good. Another keystone. Ile już mamy kamieni majów? Musiałbym gdzieś to zobaczyć. Ale chyba gdzieś około 12, nie wiem. Coś takiego, może 13 nawet. Nie pamiętam już. Musiałbym gdzieś sobie to przeliczyć. Dobra, teraz tu się chcę dostać. Jest, doskoczył. W końcu się mnie posłuchał. Okej, okay, dobra. Dalej jest tu teren strzeżony. No to ładnie, ładnie, ładnie. Jak już tu wszystko powybijałem. Gdzie ta mapa? Gdzie jest ta mapka skarbów? O, chyba coś czuję, że tutaj. O, proszę, jest tu martwe ciało. Okej, okay. I teraz żeśmy jakąś mapę zdobyli. A map mamy już sporo. To wiecie, troszeczkę będzie szukania. Gdzie jest to 600 coś? Czekaj, 600 coś. Teraz to mamy wszystko. A pewnie tutaj, gdzieś w Kingston. Dobra, ale to później będziemy szukać tego wszystkiego. Okej, okay, teraz bierzemy tu skrzynusie. No wiecie, już wszystkie forty podbite, to teraz nie ma co robić, to exploring, czysty exploring. Nic innego nam tutaj już nie pozostaje.
zatem. Dobra, parkurzymy w stylu Edwarda. Lol, co to było? Dobra, ja bym użył dalej tych dmuchawek. Jep, dobra. Przynajmniej jest zaatakowany w miarę ładnie. O kurde, to miały być inne dmu. O, żeż w dupę, no. Dobra. Przyciągnięty chociaż został. O kurde, tamten mnie jeszcze widzi. Jep, dobra. Już mnie nie widzi. Zginął. A, przynajmniej Gites jest. On tu jeszcze sobie powykańcza paru wrogów. Dobra, teraz kolego już nie masz szans, bo jest dwóch na jednego. No atakuj, że... O, teraz będą oni walczyć ze sobą. O, jeszcze tamten się dołączył. Dobra. Przecież tamten nie da rady. Czekaj. Tego to trzeba będzie już tutaj ostro ubić. Dobra, poszło. No i gdzie są ci piraci do uwolnienia? To chyba przepadli. Kurde. Szkoda. Dobra, jeszcze mamy tu skrzyneczkę. O, mamy tu kapucynki, jak miło. Misteriosie. Ale to już nie, nieistotne. Teraz to biegnijmy tam, gdzie trzeba. I bierzmy tą skrzynkę i stelamajów. O kurde, stary. Ogarnij trochę te swoje skoki i odskoki. Bo jeszcze nie ogarniesz i będzie kap... O tak. I mamy naszą stelę majów. Drugą w Misteriosie. Ło, ale teraz fajną mamy układankę w sumie. Jeszcze takiej nie było. Nawet powiem wam, ciężką układankę mamy do zrobienia. Albo i jest łatwa, tylko wiecie. Musi być nawet banalna. Tylko trzeba to... chyba doskonale zrobić. A, dobra. To już chyba będziemy wiedzieć. O, udało się. Czyli to jednak takie trudne nie było, tylko trzeba było się ogarnąć z tym. No i mam już kolejny kamień majów. No i pięknie. Jep, pięknie. Ile już mamy tych steli majów? No, Misteriosa cała oczyszczona. A gdzie byśmy się teraz jeszcze skierowali? Może mi powiecie, gdzie mogę jeszcze tak sobie poszwędać. Bo tu już raczej nie ma co szukać. A, tu mamy polowanie na żarłacza białego. A coś jest jeszcze do zrobienia z żarłacza białego, bo tak szczerze mówiąc to nie mam pojęcia zbytnio. Newbone. A co w tym Newbone? Zaraz zobaczymy. Najpierw zobaczmy w wytwarzaniu. Od tego zacznijmy najpierw. Strzałki z liną, skóra krokodyla, czarnego jaguara. No to mamy już odzienie wielorybnika, o, białego wieloryba i wyjca rudego. Dobra, zmarnujmy sobie kości. Chcę sobie nadrobić tutaj strzałki berserkera. Wielorybnika, aha, dobra. To gdzie byśmy się tak mogli jeszcze skierować?
to jest ten żarłacz biały, co nam się już chyba raczej nie przyda. O, mamy tu parę skarbeńków, jest i nawet konwój morski. Dobra, to już wiemy, gdzie ruszać w sumie. Jep. No powiem wam, przyjemnie było w Misteriosie, tylko teraz trzeba się z nią pożegnać w ten czy inny sposób. Odpływamy, no. Ale naprawdę przyjemnie było. Aż sobie zestrzelę z armaty. Narobię trochę hałasu, ale będzie jakoś to. No wiem, przecież tam nie wjadę. Więc musicie mnie aż tak kierować. Aż tak stromo tu jest. A, trzeba wypłynąć stąd, z tego brzegu, klifu. Wypłyniemy sobie i pozbieramy skarby, podbijemy sobie konwój morski, dostaniemy za to dużo hajsu. Wiecie, jeszcze tak parę odcinków zrobię tych misji pobocznych i weźmiemy się za misję fabularną. Bo to już nie ma sensu jednak długo ciągnąć. Oczywiście przejdę Assassina na perfekta, to spokojnie. Olej! Wow. Świetnie śpiewają. Jest coś po prostu pięknego. Dajesz pełną, szybką podróż, animusa. O kurde. Żebyś mi tu nie dupnął. Dobra. O, powiem wam, że dużo osób obejrzało specjala. Lajki ciągle lecą. Czyli widzę, że tam jakaś część widzów się budzi do życia i chyba sobie o mnie przypomniał w czas. Ale to dobrze, lepiej późno niż wcale. No bo inaczej nie zdobyłbym tego 1000 widzów, gdyby nie był właśnie. Dlatego tak zażarcie i z poświęceniem nagrywam to dla was. Przede wszystkim Assassina, bo z Assassina jest dużo odcinków już. Że jest 55, ten jak wyląduje jako 56, więc macie co oglądać, mi tu nie narzekać. Jep, doskonale. Zaznacz sobie teraz kolejny punkt do zebrania. O, tu mamy okręt legendarny, którego sobie nie zbierzemy. A dlaczego? Bo mi się nie chce. Znaczy, to też mi się nie chce, ale jeszcze mam za słabą kawkę. O, i takiego susa powinien ciągle robić. Boże, chciałem powiedzieć już Ezio. Edward, widzicie, czasami już myślę o tym starym, najlepszym asasynie, który naprawdę był przez 3 części. Czasami aż go nam brak. Wbiję sobie jeszcze tak szybko do floty. Zobaczyć, czy mogę odebrać hajs. Dawać dostęp do floty. Nie chcę mi się ich dzisiaj wysyłać, bo wolę się bardziej zająć exploringiem. O, mamy fregatę, dodaj do mojej floty. Do mojej floty, dobra. O, odblokowane miasto Bissau. Aha. Czyli tym razem już mi nie pomagał. Crystal. O, mamy obraz, ucieczkę do Egiptu. Teraz posprawdzamy te najgorsze miejsca, gdzie dałoby się zarobić powyżej 1000. O, tu mamy piękne miejsca. Tylko właśnie w tym rzecz, że mógłbym ich wysłać, tylko wolałbym na początek zrobić trochę tych jednak bitw morskich. Bo na hajs lecę, wiem. Bardzo, bardzo lecę na ten hajsik. Okej, okay, galera de Espana. A wyślę niowca. San Isidro. Dajmy chociaż jeszcze tego. I... A co wy na to? Wyślemy sobie dwie najlepsze liniowce i jedną fregatę. Zobaczymy, czy ogarną ciulki. Chociaż tą jedną bitwę, bo wiecie, chcę zarobić trochę na to. O, fregata pierwsza zaatakuje.
nam źle we znaki mówi. Bo już my obrywamy pierwsi. I to niedobrze nam wróży w sumie. Ale bryk już poszedł się palić. Jak dostał. Dobra. W dupie już to mam, że nam się oberwie. I tak przeżyjemy. No, fregata wykończy fregatę. No. I na tym się skończyło. Co jest jeszcze? A, tamto przeżyło. Nie zorientowałem się teraz. Okej, statki tak czy inaczej trzeba naprawić po tej ciężkiej bitwie. Teraz jest niebezpiecznie. A to już chyba lepiej dać to niebezpiecznie. Na szlaku. No. A to zmieńmy jeszcze, żeby było ryzykownie, no. Dajmy jeszcze jedną bitwę morską. Naprawmy statki, bo są uszkodzone porządnie. Liniowiec kolejny dajesz. A dajmy jeszcze jeden statek, żeby wiecie, była beka pełna z tego. I jedziemy. Dzisiaj liniowce nie mają wolnego. Muszą atakować pełną parą. Bo mi coś zrobić. Jak mi ten bryk mało zabrał. A czemu żeście się wzięli na galerę? Co to ma znaczyć? O, to się już spaliło. To również się idzie palić. O, i fregata została sama. Myślałem, że to przeżyje, ale jednak nie. Pięknie. Dostajemy. Teraz jest ryzykownie, a to w sumie już możemy ich od razu wysłać. Dobra, wysłać na misję. Okej, tu po 5 kafli. O, to możemy nawet wysłać HMS Furiusa. I zarobimy sobie tyle i tyle. Dobra. I jeszcze jeden. Tutaj trzeba coś mocniejszego wysłać. I pięknie, wysłani. Na misję warte 5 kafli. Zielony przylądek. O, to nawet nieźle jest. Ale sprawdzam jeszcze inne okolice, czy gdzieś nie roi się od pachnącej kasy. A jak nie, to dam sobie spokój. Dobra, wychodzimy z tej floty. Chciałem ich tylko wysłać na te dwie misje, gdzie i da się zarobić po 5 kafli, żeby było dużo kapuchy. O, i tak mamy już sporo. O, widzę, że możemy jeszcze zaatakować. Fregata San Juan Batista La Franco. A, tutaj gówno mają w sumie. Więc nie atakujemy. Wiem. Mógłbym je zaatakować bez problemu, ale oni nie mają, wiecie, tych ważnych rzeczy. Oni mają tylko sam rum i cukier. A ja nie proszę się o rum i cukier, tylko mianowicie głównie o metal, drewno, płótno, co tam tylko ważne, żeby kawkę wzmacniać. O, coś czuję, że się szykuje, niezła. Powódź sztormowa, więc trzeba uważać. Aha, teraz się nie zatrzymam jakoś. O, zatrzymałem się jednak, dobrze. Myślałem, że się nie da. Dobra. Chcę wziąć tylko jeszcze tą skrzyneczkę. Jeb, a co mi tam, że walnąłem? I tak kawka wy... Dobra. Mirlis mnie tym razem wydupił. Okej. Biegniemy, biegniemy. Jest nasza skrzyneczka. Jakoś mi teraz wskoczyło trochę FPS-ów. No to w sumie dobrze. Jeszcze i tak mamy sporo skrzynek do zabrania. Nieważne, czy to w miejscach nieodkrytych, czy to w miastach.
Jest jeszcze sporo do zebrania, a spokojnie, my się wzbogacimy na tyle, żeby już nasza kawka mogła, wiecie, siać po strach i zniszczenie. Okej, już jesteśmy tutaj. Jest, pięknie. Dobra, teraz się kierujemy gdzie? Właśnie, gdzie by się to skierować? A to jeszcze może tutaj ruszymy. Albo nie, najpierw na ten konwój, a potem tam. Jakoś czuję, że jest tam bliżej. Okej, będzie znowu ten sztorm, taki udawany. Tam co płynie? Nie wiem, bo tak, tak mglisto, że nic nie zobaczymy tam. Zobaczymy, ile będzie wart ten konwój morski. Co tam płynie sobie? O, tu jest mega dużo drewna, więc zaatakujemy. Jeb, ataki, kurde. I bez zastanawiania się. O kurde, jeszcze jedna fregata. A, bryk. Jeb. Ile ataków. Jeb. Pięknie. A to jest, zniszczymy. Jeb. O, jedno już wyparowało. Więc od razu bierzemy się za, wiecie co. A ten, który wyparowuje. O, to właśnie był ten. Z drewnem. Dobra. Bierzemy się za sieczkę. Jebut. I okej, ruszamy do ataku. Najpierw do takiego porządnego. Tam mamy do zabicia dwóch. Kurde, tak nie sięgniemy. O, trafiony. Co tam mi kiwasz? Jeb. I drugi zabity. Wow. Spokojnie, spokojnie. Bez takich mi tutaj, wiecie, akcji. Dobra, jeb, poszło. Ciebie tam zestrzelę. Jeb. Przeładuję sobie. I teraz tutaj, no. Tutaj, kolego. O ty. Chcę miecze. Jeb, dobra. Już, padają. Tutaj na hita padną u mnie. O, to taki. Dobra. Zaraz tu wszyscy pięknie padną. Nikt się nie ogarnie po tym. O, dostał strzała. Poddać się, koledzy, bo nie macie ze mną szans. Nawet się nie łudźcie, że pokonacie diabła Kenwaya. O, ile drewna, kurde. Zmniejszymy sobie poziom rozgłosu, bo jeszcze mamy kilka statków do wybicia. Dlatego sorry. Ale tak jeszcze mamy co pokonać. O, tam jeszcze jeden statek, no to mamy znowu trzy statki do ubicia. Jeb! O, statek padł. Tak jak chciałem, w sumie. O, atakują, atakują. Czekaj. Jeb, zrobimy takie buty. O, wybuchowe beczki już. Dobra. Teraz zakręć mocno. Mocno, bardzo mocno. O, sam wypuszcza beczki. Idiota. Jak dostają. Jest. O. Dobra, chodzimy. A to w sumie możemy z Folgierza zniszczyć, bo
Dawno nie strzelałem. Teraz musi być jakaś mała odmiana. O, jak żem spudłował. Chwileczkę. Ile tam Hiszpanów się pcha. Dobra. Z pistola ich wystarczy zniszczyć. Pudło i tak dalej. A nie ogarniesz totalnie. Dobra. Pięknie. Fajnie, że Święta Lina na mnie buguje. Ale okej, okay, niech będzie. I co wy tutaj macie? O, drewno, płótno, no przyda się, przyda się. Napraw kaweczkę. Srapeczkę. Pięknie. Jep. I kolejne statki do wybicia. O, mamy tu trochę moździerza. A to wykorzystam, ten ostatni. Trzeba zniszczyć. Nie ma bata. A co oni tam mają? O, metal, ja lecę na metal głównie. Więc wiecie, tutaj trzeba już... O kurde. Kampić, kampić i to ostro. A nie wiem, czemu to gówno mi chce uciekać. Przecież i tak nimi nie ucieknie. Zginie. Wcześniej czy później. Ucieka mi gówno. Pewnie chce wywołać zamieszanie. I ja mu dam. Czekaj. Już jest skończony. No patrz, co za szuja, uciekła mi już. Dobra, tak chcesz się bawić? Zaraz skończysz marnie. No patrz, spudłowałem. Nie. Jeszcze. Kurde, trzeba walić tyle, ile się da. A to był już błąd mega duży. O, dostali ładnie. I teraz z ciężkich kuli. A, no zawaliłeś sprawę. Ło! To był szybki, zmasakrowany atak. Dobra, skręć sobie trochę. Dobra, tym razem to tak zrobimy. Czyli po naszemu. Tylko niech trochę ich to przyciągnie tam. Ja sobie postrzelam w beczki chętnie. Jak da radę. O, jest. Beczka poszła jedna. Gdzieś jeszcze jakieś beczułki. Nie ma. Tutaj skaczesz. Okej. Jep. A, podwójne zabójstwo. I jeszcze potrójne zabójstwo. Z pistoli. Piękna akcja, nie, Kenway? Tak powinieneś robić zawsze. Ale to w zależności właśnie od tego, jakie są statki. No, metalu trochę. Tak, do naprawy idzie kawka. Idziemy jeszcze złupić ten konwój morski. Więc dostaniemy kolejną nagrodę. O, tam już czekasz, to wybijemy gówno. Fregata. O, 5 kapli, no to... Idziemy! Trzeba się poświęcić. O, jaka fajna fregata. Boże, fregata. Szanta. Damy radę. Strzelamy. Już mam pomysł, jak to zablokować. Ich tutaj, ładnie. Yeah. Teraz zostaną takie, kurde. A, jak oni ładnie stają. Zbudowały lamy. Nie. Co? Już mam jajeczka zrzedły? O, proszę. Już po konwoju morskim. Dobrze, pięknie. Szybko i bez problemu. I ruszamy. No, który to? Śmiałek. I dajemy z liny. I zabójstwo, zabójstwo, zabójstwo. Kurde, nie trafiliśmy. Tak, chciałem. No, taki kozak z ciebie. Zaraz zobaczymy.
cicho, cicho, jest! Dostał. Ło, to było dobre. Jeszcze 5 typa. Jest sieczka! Tak jest. Stylu piratu. O, kolega mnie walnął w dupę, ale tak przegrał już to. Więc w sumie ja nawet tego nie poczułem, że coś tam nie dźgnął. Dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 56 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. I jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio i Edward Kenway. Trzymajcie się. What the fuck, co to stukło? Dobra, nieważne. Yo, na razie. Ar!